Oczywiście mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że przez 45 lat współpracy z wieloma muzykami w Nowym Jorku, że najbardziej kreatywnymi muzykami, jakich spotkałem, to byli analfabeci. Okej. Z wyobraźnią i kreatywnością. I tak samo dotyczy też raperów, którzy z ulicy, po przeżyciach, potrafili opowiedzieć fragment z życia albo ciekawą historię w genialny sposób, rytmiczny, niepretensjonalny, nawet nie zapisując, chociaż mam jednego, który jest wspaniały, ale on bardziej się udziela jako ghostwriter, pisze do Snoop Dogga, pisze niektóre teksty. Okej.